Serdecznie witamy spod firmy Detailing Academy, gdzie zaprosił nas ADBL, czyli nasz sponsor w przygotowaniach na m.in. oczywiście Altrace z naszym Audi S4 B5. W ostatnim odcinku z Audi zapytałem Was, czego byście chcieli się dowiedzieć o kosmetykach. I najczęstszą odpowiedzią z Waszej strony padała taka sugestia, że fajnie byłoby, gdyby nagrać jakiś poradnik, który kosmetyk, do czego służy, jak z niego korzystać, jak z niego nie korzystać. I tutaj ADBL wychodzi do nas z pomocną dłonią i mówi: słuchajcie, zapraszamy w takim razie do Detailing Academy, która współpracuje z ADBL-em i tam od chłopaków, profesjonalistów dowiecie się wszystkiego. Radek przygotował dla Was dwa tematy w dwóch odrębnych odcinkach, tak więc kto zainteresowany, zapraszam na seans. A na koniec tego odcinka dodam, że będzie drobny raport z przygotowań do Altrace'u. Karol z Piły ruszył z robotą lakierniczą. Więcej szczegółów na końcu nie zdradzam. Tak, żeby było też coś na temat, no tak można powiedzieć, wspólnego mianownika wszystkich nagrań z ADBL-em. A! Dodam ważny szczegół. Mamy sobotę, godzinę 8 rano, tak więc szapoba dla chłopaków z Detailing Academy, że chciałem się tak wcześnie wstawać i przygotować dla Was materiał. We wstępie wspomniałem o Radku, ale jeszcze poznamy Łukasza. Cześć Łukasz. Cześć, jestem Łukasz, jestem właścicielem pielęgnacji aut z Wrocławia. Co my tu będziemy robić? Dlaczego tu? Dlaczego tu? Ponieważ dzisiaj zajmiemy się tematem szkolenia, pokazu ADBL-a. Mhm. Pouczymy Ciebie i naszych widzów na temat chemii. No, ja dostałem paczuszkę bardzo pokaźną i przyznam szczerze, że po otwarciu jej no chyba w większości nie wiem, do czego służy dany preparat, także strasznie się też cieszę. Jasne. I mam nadzieję, że trafimy pod adres, w którym zastaniemy jakichś profesjonalistów, którzy nam coś co nieco rąbka tajemnicy zdradzą. Postaramy się, zajmujemy się tym od 15 lat, więc myślę, że coś tam wiemy. Okej. Okay. Natomiast masz rację, dużo osób nie wie, co to są tar removery, deionizacja czy jakieś inne ciężkie nazwy, więc postaramy się to troszkę rozjaśnić. Myślę, że tutaj też się trochę komplikuje sprawę angielskie nazewnictwo. Dokładnie. Nie dla wszystkich angielski jest znany. No dobrze. Auto detailing już jest po angielsku, więc nie jest to faktycznie łatwa tematyka dla Polaka. Tak, zresztą tak jak widzisz, mam na ramieniu pielęgnację aut, przepraszam, Detailing Academy, pielęgnację aut mam na budynku. Tak. Moja firma nazywa się Pielęgnacja Aut, ale w 2016 roku zasadniczo w 2014 roku ruszyliśmy też z tematem szkoleń. Mhm. Te szkolenia zaczęły się rozwijać, zaczął się pojawiać właśnie temat trochę bardziej takiej profesjonalnej nauki. Rozwinął się projekt wtedy Detailing Academy, to był 2016 rok. To chyba byliście jakimiś pionierami, jeżeli chodzi o te szkolenia, co? O ile nie byliśmy pierwsi z tego typu taką tematyką szkoleniową, na pewno nie, no bo sam też się gdzieś tam wcześniej uczyłem. Mhm. Ale byliśmy tak, jednymi z pierwszych na pewno, tak? No macie piękny budynek, wygląda jak salon samochodowy. Trochę tak, był tutaj kiedyś salon samochodowy, więc jakby zmieniło się to o tyle, że tutaj jeszcze dodatkowo pielęgnujemy i pieścimy te auto. No dobra, to dopytam z takiego powiedzmy influencerskiego obowiązku, bo dziennika ze mnie żaden. Jasne. Czy korzystacie z kosmetyków ADBL-a? Oczywiście, że tak, na co dzień, regularnie. Okej. Okay. Czyli u Was na półce możemy je zobaczyć. Jasne. Gdyby zapraszam. Chcecie, no to chodźmy od razu, może się przejdźmy. Masz mikrofon, więc możesz opowiadać cały czas. Tutaj dla naszego stałego klienta akurat jest przygotowana taka emeczka piękna. Dość. Zawsze może tak wydajecie auto, że stoi jak w salonie samochodowym? Staramy się wydawać te przede wszystkim fajniejsze egzemplarze. Niektóre nie nadają się trochę na tą wystawkę. Mhm. Natomiast to myślę, że całkiem fajnie tutaj wygląda. Klient, no kozacko, zadowolony. W ogóle fajny kolor. Co prawda kolor troszkę do nas za późno trafił, bo auto jest ze stycznia, więc już prawie pół roku jeździło. Trochę czym to front zaowocowało? Kamyki od płyci na froncie. Teraz zdecydował się zabezpieczyć front auta folią. Mhm. Front i jakieś tam nefralgiczne punkty, czyli krawędź dachu, jakieś słupki, troszkę we wnętrzu. Natomiast tu jest jeden z przykładów właśnie uszczerbku na lakierze, który... Czyli dlaczego warto zabezpieczyć auto od razu po wyjeździe z salonu? Dokładnie. Jeżeli folia, jeżeli gdzieś to w głowie kiełkuje i chcemy auto zabezpieczyć na dłużej, no to ta folia musi być nałożona na świeży egzemplarz, tak, prosto z salonu i wręcz z tyłu zobaczycie też inne auta, zaraz sobie tam przejdziemy. Mhm. Auta trafiają do nas na lawetach, prosto z salonu, po to, żeby właśnie wcale się nie dziwię zabezpieczyć. Okej, okay, a tutaj mamy ADBL-a, bardzo
mocna marka, jedna z najmocniejszych, jak nie najmocniejsza na rynku polskim. Zresztą o niej będzie ten odcinek. Odkąd pamiętam, ADBL i jego rozwój, no niesamowity przestrzał. Od jedynego produktu, pamiętam jak pierwszego Vampira, testera, a dokładnie chodzi o ten produkt. Czyli coś do felg, tak? Dokładnie, krwawa felga, stąd też ta nazwa deironizer, czyli deironizacja, trudne nazwy w naszej. Pierwszy produkt, który widziałem z ADBL-a, nie zrobił na mnie wrażenia, nie mówiąc o tym, że musiałem na poczcie... szok i niedowierzanie. Na poczcie stałem przez 20 parę minut w kolejce, żeby odebrać paczkę jakąś od kogoś, kogo jeszcze wtedy nie znałem. No i tak się zaczęła przygoda z ADBL-em. Powąchałem produkt, śmierdziało, stwierdziłem, nie, no po co coś takiego. No i paręnaście lat później... Nie paręnaście, bo w 2014 chyba ruszyli, czy 13. No to dekadę temu śmiało można mówić. Dokładnie, więc już kawał czasu i tak za nami. Będziemy przechodzić przez temat mycia. Postaramy wam się pokazać tak, jakbyśmy sami chcieli sobie zadbać we własnym zakresie auto. Trochę o myciu, trochę o pielęgnacji wnętrza. Podziałamy też w obszarze polerowania, zabezpieczenia lakieru. Więc to, co każdy z nas może zrobić we własnym domu, we własnym garażu, albo na myciu bezdotykowym, gdzieś tam z boku, jeżeli właściciel pozwoli. Przy okazji dowiemy się, do czego służą te wszystkie trudne nazwy. Postaramy się to wytłumaczyć bardziej po polsku i łopatologicznie. No to ciach. Witamy w naszym miejscu dzisiejszej pracy. Łukaszu, kogo nam przedstawisz? Przedstawiam wam Radka, naszego głównego trenera. Cześć Radek. Siemanko. O, czekaj, rękawiczka. Dobra, rękawiczka. Na szkoleniach. Radek odpowiada przede wszystkim za szkolenia z detailingu, stricte detailingu, polerowania, mycia, detailing wnętrza. Właśnie, nie wiem, czy zdążyłeś się rozwinąć tam w salonie. Poza tym, że sprzedajecie kosmetyki, też szkolicie. Tak jest. Prowadzimy szkolenia, prowadzimy różnego rodzaju szkolenia, bo i z folii ochronnych, i z renowacji skór. Tych szkoleń jest teraz bodajże 9 w różnych wariantach, dniowych i godzinowych. Prowadzimy też warsztaty dla salonów samochodowych. Kiedy to było? Dwa dni temu. Dużą 30-osobową grupę właśnie na takie warsztaty detailingowe. 30-osobową? To chyba z całej Polski. To chyba Renault, tak? Renault Track. Czyli no. Ciężkie auta akurat do nas zajechały. Trochę tak, wypełniliśmy im czas, bo to była impreza firmowa, ale bardzo fajnie się bawili. 30 osób, nas było piątka trenerów, podzieliliśmy ich na grupy. Każdy z kursantów czy uczestników miał 3 godziny w sumie zajęć takich detailingowych, więc bardzo intensywny i owocny wieczór. Przyjemne z pożytecznym. Zdecydowanie tak. Tak, ale bardzo fajna ekipa. Uśmieliśmy się, oni też. Chyba będą miło wspominać przygodę u nas. I na pewno sporo rzeczy się dowiedzieli, o których nie wiedzieli, a okazuje się, że nawet tacy kierowcy czy tam sprzedawcy tych tirów dużo chcieli rzeczy się dowiedzieć, o dużo rzeczy pytali, w ogóle o takie rzeczy, takie typowo już detailingowe, związane naprawdę z dbaniem, dekontaminacją, aż przyznam się, że mnie zaskoczyli, że takie, bo myślałem, że to będzie o nudne szkolenie, bo może to panowie się przygotowali. Nie z branży, nie zainteresowani detailingiem, a tu ciach, proszę. Bardzo fajne 3 godziny. No ja się uśmiałem, było fajnie. No. No bali się polerować, bali się powłok ceramicznych, no bo to tak brzmi strasznie, a się okazało, że nie jest to takie straszne, da się samemu. Strach ma wielkie oczy. Dokładnie. Tak. Radku. Kilka rzeczy trzeba zwrócić. Przechodząc do meritum. Jaki mamy się pomysł? Zamycie, no więc właśnie, jaki mamy pomysł na pierwszy odcinek z dwóch? Odwieczny temat. Problem z umyciem auta, jak to zrobić, żeby było dobrze, bezpiecznie, jak umyć auto na bezdotyku, jakiej chemii użyć. No i problem z tymi nazwami, o których wspomniałeś, myślę, że postaramy się dzisiaj rozwiązać temat. Mamy trochę chemii przygotowanej, na pewno to nie jest wszystko, czego używamy w studiu, ale powiedzmy, że do takiego pierwszego zadbania o auto, żeby zrobić to bezpiecznie, żeby się nie bać, żeby doczyścić sobie auto z tego pierwszego brutu, już nie tak stricte detailingowo, gdzie atakujemy każdą najmniejszą kropkę, ale żeby poradzić sobie z doczyszczeniem i zrobić to w sposób bezpieczny, myślę, że dzisiaj przez to sobie przejdziemy. To jest takie szkolenie, można powiedzieć, dla właścicieli, żeby pomiędzy takimi profesjonalnymi myciami, jak właśnie u was w studiu, to auto dotrwało w jak najlepszej formie. Trochę tak, ale też dla ludzi takich bardziej, gdzie powiedzmy kupują sobie pierwsze auto, nie wiedzą jak o nie zadbać. No tak. Kurde, no wchodzimy do sklepu, patrzysz, ogrom produktów, tu nazwa taka, totalnie nie wiesz co masz wziąć. Więc postaramy się pokazać, który produkt co czyści, dlaczego jego, a dlaczego nie inny, czy coś, żeby zrobić to po prostu bezpiecznie, żeby nie uszkodzić powierzchni. No myślę, że
postaram się to na bieżąco poopowiadać. Ja myślę, że jeżeli byśmy jeszcze zawali taką jedną, no jakże ważną informację, jak tego nie robić czasem, jakbyś zwrócił uwagę, że na przykład, no nie wiem, zachowanie dłużej preparatu do czyszczenia felki, nie wiem, doprowadzenie do tego, że wyschnie, może grozić czymś. No tam, tak? To już większość ludzi wie z YouTube'a, że jednak powierzchnia musi być zimna, schłodzona. No i co, na pewno nie robimy tego w słońcu, więc mycie, tak jak dzisiaj mamy piękną pogodę, totalnie odpada, bo ta chemia będzie bardzo szybko odporować, będzie bardzo szybko schła. Nie jesteśmy w stanie nadążyć za odporowywaniem chemii, więc wtedy faktycznie, tak jak mówisz, może się zrobić bigos. Większość chemii w tej chwili, którą używamy, ona jest w miarę bezpieczna. Nawet gdyby trochę przeschła, to dla użytku, dla zwykłego, powiedzmy, Janusza, no nie na rozrabia, więc tutaj bez problemu sobie poradzimy, ale jak najbardziej pilnujemy. Ona nie może nam wyschnąć, musimy działać szybko, więc nie robimy, że pryskamy powiedzmy każde koło i dopiero zabieramy się za pędzelkowanie, raczej robimy pojedynczo, na spokojnie i staramy się doczyścić na tip-top, dużą ilością wody spłukać i dopiero przejść do następnego koła. Widzę, że mamy nieprzypadkowy wóz. Ten jasny lakier to chyba tak miał być, tak? No to jest efekt specjalny. Mam nadzieję, że uda nam się pokazać przy dekontaminacji i deionizacji efekt wytrącania się cząstek metalu, efekt również rozpuszczania smoły, więc myślę, że tu się trochę na nim zrobi kolorowo. Auto specjalnie jakoś nie myte przez właściciela, żeby efekt był jak najciekawszy, żeby to zaprezentować. Ciężko mi powiedzieć, jak będzie, zobaczymy, jak mamy będzie owady? W praniu. Mamy sporo owadów, więc przejdziemy sobie jakby do owadów dwusystemowo. Spróbujemy sobie opryskiem wstępnym ściągnąć jak najwięcej, a później produktem dedykowanym do owadów, czyli jakimś tam bug removerem, czy jakimś innym po prostu, który jest nastawiony typowo na zabrudzenia organiczne, czyli produkt mocno zasadowy. Zaczynamy, Karol? Zamieniam się w słuch. Dobra. Od czego musimy zacząć? Było moje pierwsze pytanie, ale już wyjąłeś. Od czego chcemy zacząć? Tak. Musimy zacząć od oprysku wstępnego. Jeżeli jedziemy na mynię bezdotykową, co robimy? Wrzucamy oprys wstępny w formie piany. Jeżeli chodzi o oprys wstępny, który wykonujemy na studio, najczęściej robimy to produktem typu TFR, Traffic Film Remover. Jest to produkt mocno zasadowy, nastawiony głównie na zabrudzenia drogowe, czyli na zabrudzenia, których tak naprawdę mamy najwięcej na aucie. No, mamy owady, mamy kurz, mamy pyłki, jakieś tłuszcze gdzieś tam z drogi, bo coś komuś kapło, popadało deszczem, rzuciło na furę, więc chcemy się tego jak najbardziej pozbyć i jak najszybciej, więc do tego używamy sobie produktów typu Traffic Film Remover. Co ważne, pamiętajmy, że to jest produkt zasadowy. Produkty zasadowe usuwają tłuszcze, więc jeżeli mamy wosk na aucie, to nie używajmy Traffic Film Removera, bo niestety go ściągniemy. Według producentów większość TFR-ów jest bezpieczna dla powłok i powłoka ma pełną odporność na chemię, więc można jak najbardziej używać. Na co warto zwrócić uwagę, zanim zaczniemy tym sikać? To jest zawsze w koncentracie, więc instrukcja, czytamy, ile należy dodać do wody i robimy sobie gotowy oprysk. Mniej więcej na całe auto zjeżdża nam między 2 a 3 litry, więc jeżeli kupujemy sobie jakiś opryskiwacz, na pewno raczej nie kupować opryskiwaczy gdzieś tam po ogrodowych, no bo one nie są nastawione na chemię zasadową, więc trzeba mieć na uwadze, żeby to był jednak opryskiwacz nastawiony na mocniejszą chemię, bo inaczej po prostu przestanie zaraz działać. Jeżeli chodzi o oprysk, staramy się spryskiwać po prostu wszystkie miejsca brudne, nadkola, felgi, i zobaczymy, że większość tak naprawdę tych owadów, tego syfu z kół po prostu nam pozjeżdża, więc w dalszym etapie nie będziemy musieli już tak dużo chemii wylewać profesjonalnej, która zarazem jest dużo droższa jak produkty typu TFR i dużo szybciej po prostu to doczyścimy. Więc taki oprys wstępny, zacznijmy sobie od niego. Spsikujemy w miarę obficie. Dobrze byłoby, żeby on poleżał, więc znowu wracamy do tego, że sorry, ale nie umyjemy tego za bardzo na dworze. Na pewno nie będzie taki efekt, bo im dłużej poleży, to tak naprawdę ta chemia lepiej sobie podziała, będzie dużo lepszy rezultat, więc musimy mieć to na uwadze, żeby on sobie poleżał, no bo czyli wylać i tak naprawdę spłukać, żeby on nie miał czasu zadziałać, to tak naprawdę możemy też pominąć ten etap, więc dobrze, żeby to chwilę sobie poleżało. Samo opryskanie auta też nam zajmuje chwilę, to też nie jest tak, że my sobie go opryskamy, nie wiem, w 30 sekund, no nie damy rady, bo każde miejsce gdzieś tam musimy się poskupiać.
i dokładnie. Czyli widzę, że traktujesz całe auto tym. Całe auto, tak. Jest to produkt bezpieczny w użyciu, więc... Felgi, nie ma owady, wszystko. Tylko cały czas pamiętamy, że jak zjeżdżamy na myjnie na bezdotyk, no to jak najbardziej dajmy mu chwilę, żeby auto sobie odczekało. Zobacz, co się dzieje z brudem. Zobacz, my to w ogóle totalnie nie dotykamy rękoma. Mhm. Jeszcze żadnego pędzelkowania, żadnego mycia, a chemia już robi za nas tak naprawdę wszystko. Fajnie. No i tak, to była fajna uwaga, że on w jakimś stopniu odciąży tą taką dedykowaną chemię, czy to do właśnie owadów, czy tak, to... Tak, bo późniejsza ta chemia, którą czy tam opony, czy tam felgi, no ta chemia jest jakaś, jakąś tam cenę ma, tak, bo jakiś tam przekrój na rynku mamy, produkty droższe, tańsze. Te efery same w sobie nie są bardzo drogie, więc spokojnie możemy sobie lać, tego też dużo nie idzie do tego opryskiwacza. Większość tak naprawdę w tym to jest woda. Tutaj mamy widocznie, jak tutaj nam reaguje, ale już jest dzisiaj ciepło, więc trzeba się zabierać powoli za pukanie. Czyli kolejne... Tak, kolejnym etapem będzie pukanie tego. Jak to pukać? No tak naprawdę płuczemy to od dołu, może to być dla niektórych dziwne. Jest to kwestią sporną mocną w internecie. Dlaczego nie od góry, a dlaczego od dołu? No bardzo prosta odpowiedź jest na to. Płucząc od góry nie będę widział miejsc, które zostały już wzruszone. Czyli dajmy na to, jeżeli zaczynam sobie od góry pukanie, ta woda spływając w dół po prostu mi zbiera. Już nie mam pewności, że tak naprawdę każde miejsce zostało odspojone, więc zaczynamy od dołu. Dodatkowym atutem pukania od dołu jest to, że zostawiamy tą chemię na górze i ona jeszcze sobie pracuje. Jeszcze jej dajemy chwilę, niech ona sobie podziała. Nie rozcieńczamy, nie spukujemy, nie wypukujemy. Pamiętajcie, że to jest pH zasadowe, więc musimy to bardzo dobrze wypłukać i to jest podstawowy błąd na myjniach bezdotykowych. Wrzucamy sobie 2 złote, opitalamy pianą, a później jest walka za 4 złote, żeby to szybko opłukać, nie? No i po pół roku piano takie czarne w BMK-ach najczęściej co mamy? Całe stęczowane. Okay. Chromy, jak są już w samochodach, powiedzmy jakieś tam marki premium, Mercedesy i tak dalej, no to co? Całe białe. No dlaczego białe? Bo nie wypłukaliśmy pH, nie wypłukaliśmy pH zasadowego, który sobie cały czas na tym pracuje. To, że my tylko płukniemy sobie wodą, to my nie wypłuczemy pH. pH zostaje, pH działa, więc o tym pamiętajmy. Płuczemy sobie od dołu, bo już się suszy. Sam TFR. Większość owadów tak naprawdę spływa. Zostały nam pojedyncze. Faktycznie. I auto już tak naprawdę... Czekaj, z drugiej strony jeszcze nie zdążyłeś psiknąć, pokażę. Tak. Tu jest ich jeszcze bardzo dużo, a tu bardzo już tak dużo. Naprawdę ich nie ma. Już nie ma, więc bez jakiejś tam agresywnej chemii. Oczywiście auto jest bardzo brudne po trasie, więc nie omieszkam potraktować sobie jeszcze tego przodu dodatkowo produktem dedykowanym, ale jakbym chwilę pomęczył karszanę, pewnie większość by spłynęła, więc bierzmy się za płukanie, bo nam się wszystko suszy. Bardzo fajnie widać na takim białym aucie, jak sam TFR sobie radzi z brudem, więc już po wypłukaniu przelećmy sobie lancą. Od razu widać różnicę, gdzie był użyty, jest odcięcie, no. Gdzie samo ciśnienie wody już odspoiło tak naprawdę większość brudu. Już powoduje, że tu lakier wstępnie jest czysty. On nie jest idealnie, bo oczywiście musimy go potraktować jakąś mechaniką, ale już wstępnie lakier jest czysty. Na białych autach to tak naprawdę bardzo fajnie widać, więc no. Lećmy dalej. Jeżeli nie będziemy mieli ciśnienia wody, no to niestety też nie wspomoże nam działania chemii. Sama chemia zadziała, ale my musimy ją ciśnieniem również jej pomóc, żeby ten brud nam odskoczył. Jeżeli byśmy z samego szlaufa niestety polali, to tak naprawdę efekt byłby słaby, więc tutaj ciśnienie w lance, ciśnienie w karszerze jak najbardziej nam pomaga w doczyszczeniu i odspojeniu brudu. Czy to jest spreparowany wóz? Czy to jest jakaś powłoka? Przygotowane specjalnie, żeby było łatwiej, żeby się okazało, że chemia działa? Nie, tak jak widać na przykład tutaj, totalnie nie ma kropelkowania. Jeżeli na aucie coś jest, to prawdopodobnie jest to jakiś tam hydrowosk. Tak jak widać, miejscami totalnie w ogóle nie kropelkuje. To widać też bardzo fajnie w tylnej części, że auto jest tafla, to nie jest wóz przygotowany typowo, żeby to był efekt, żeby się fajnie go domywało. Nie, auto jest zapuszczone, brudne. Powiedzmy, że kierowca i właściciel tego samochodu traktuje to po prostu jako auto, nie jest to jego jakby cukierek. Cukierki ma inne, więc traktuję jako auto fajny, do jazdy na co dzień. Fajny wóz do dzisiejszych nagrań, bo fajny. Wiarygodny. Fajny i zarazem ciekawy, no bo Corvetta to no już to nie jest ta Corvetta, co była kiedyś. Teraz Corvetta jest takim trochę jak dla mnie superkarem, bo C4, C3 to były takie fajne klasyki, a to, kurde, postawilibyśmy Ferrari obok
i obydwa są na jednym poziomie, a kiedyś Ferrari robiło większą robotę jak Corvette. No takie moje zdanie. Myślę, że możemy sobie na razie przejść do tematu samych felg. To jest tak naprawdę najbardziej brudne miejsce w aucie. I jeżeli chodzi o wodę, no w tej chwili no, zostawiamy jej, nie osuszamy. Nawet jakby przeschła, gdyby się okazało, że ma sporo kamieniu, to na pewno nie narobi nam krzywdy, bo nie wystawiamy jej na żadne warunki atmosferyczne typu słońce, ale musimy zająć się felgami. Z grubsza oczywiście TFR nam pociągnął brud, ale jak wsadzimy rękę sobie głębiej, widać, że gdzieś ten brud tutaj jest, więc fajnie byłoby się jak najbardziej zaopiekować felgą. Dobrze byłoby również, żebyśmy doczyszczyli oponę. To, co często jest pomijane. Jeżeli opona nie będzie czysta, no to tak naprawdę dressing, jakikolwiek nałożycie, czy to będzie dressing tani, drogi, premium, zapomnijcie w ogóle o tym, że on pożyje, bo nie będzie miał się czego trzymać, więc potrzebujemy na pewno preparat do mycia opon, potrzebujemy coś do mycia felg w miarę bezpiecznego i tutaj taka uwaga, bo powstało dość takie duże zapotrzebowanie na produkty typu Irony. Krwawa felga, produkty, które krwawią. Niestety one nie służą do mycia codziennego felg. Co jest problemem i nadmiernie używane produkty powodują co? No sam iron z definicji ma tak naprawdę wchodzić w reakcję z cząstkami metali. Powoduje to, że on je rozpuszcza, reaguje z nimi. Okej, my sobie możemy go wypłukać, ale on jeżeli wejdzie tutaj na przykład od górnej części tarczy w reakcję, to na samej tarczy pojedziemy parę metrów, ona zrobi się z powrotem błyszcząca, ale niestety wszystkie te elementy metalowe, czyli jakaś tu przylgnia, czy typu tarcza, śruby, które są z tyłu, wahacze i tak dalej, no niestety wszystko przyspieszamy strasznie korodowanie, więc irony raczej używamy, jak już felga jest bardzo brudna. Starajmy się koło myć na bieżąco, jeżeli będziemy koło myć tak naprawdę tydzień w tydzień, weźmiemy tą rękawicę, podbamy pędzelkiem, ono nie zdąży się zabrudzić, żeby używać aż tak agresywnej chemii. Najfajniej byłoby koło tak naprawdę zabezpieczyć jakąś powłoką. Wtedy faktycznie bardzo przyjemnie się to koło domywa. Sam strumień wody robi tak naprawdę większość roboty. Co potrzebujemy do umycia felgi? Na pewno przyda nam się, tak jak mówiliśmy, iron, więc weźmiemy sobie Vampir Lighta dedykowanego. Weźmiemy sobie coś do wyczyszczenia opon. Również przydają nam się różnego rodzaju akcesoria, czyli jakieś pędzelki, szczoteczka do opon. Też jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Na pewno bardziej efektywnie nam doczyści oponę niż sam pędzelek. Pokaż, z czego będziesz korzystał, żebyśmy mieli... Produkt Tire Cleaner. Nazwa, jak zwykle we wszystkich produktach detailingowych, jest angielskojęzyczna. Tire, czyli opona. Coś, co nam się kojarzy z oponą, ale to nie jest produkt tylko do czyszczenia opon. Jak najbardziej możemy go użyć do wszelkiego rodzaju powierzchni gumowych. Opona, jeżeli mamy chęć umycia komory silnika i tam znajdują się węże gumowe, to jak najbardziej nie umieszkamy sobie tego użyć. Dajmy na to, nie wiem, jakiś retro samochód, chlapacze. Mamy też odwieczny problem z domyciem chlapaczy. Tire cleaner. Dywaniki, jeżeli są gumowe w aucie, również mamy problem z domyciem, taka zwykła chemia sobie nie poradzi z tym. Tire cleaner na pewno domyje to dużo bardziej efektywnie, więc trzeba pamiętać. Tire ukierunkowywuje, że ma nam się skojarzyć to z doczyszczeniem opony, ale pamiętajmy, że tire jako tire korzystamy do wszelkiego rodzaju powierzchni gumowych. Więc psikamy sobie. Trzeba pamiętać też, żeby taki produkt typu tire, on musi sobie chwilkę też podziałać, więc najlepiej sobie psiknąć w miarę obficie, dać mu chwilę na podziałanie. Czy na coś tu trzeba uważać? Jest to jakiś, nie wiem... Nie, produkt? Nie jest to żaden agresywny produkt, typowo nastawiony na gumę, oczywiście zasadowy, więc jest bezpieczny. Ogólnie chemia zasadową, gdybyśmy sobie zróżnicowali, bo mamy chemię kwasową i takim bardzo częstym produktem do używania przy felgach są kwasy różnego rodzaju. Kwasy niestety przy nowych autach to samo co irony. Przyspieszają korodowanie, niszczą wszystko to, co znajduje się w kole. Dodatkowo niestety kwasy powodują, że taka czarna felga po paru razach już nie będzie taka ładna czarna. Zrobi nam się bardziej matowa, taka wyblaknięta. Bardziej z czarnego wskoczymy w antracyt, nie? Weźmy sobie szczoteczkę. I tak jak widać, od razu pięknie, jak puszcza nam brud z opony. Tutaj, jeżeli chodzi o akcesoria przy samym czyszczeniu, myciu, to jest ich naprawdę ogrom. Wszystko nam gdzieś tam pomaga. Pomaga nam tutaj to ja się zapytam, w doczyszczeniu. Masz tutaj wiadereczko, w którym jest jakaś piana. Co tutaj zalałeś? Ja dodałem
tak naprawdę troszkę szamponu. Ja lubię, jak mi się pieni, więc wspomaga mi to mycie. Dużo lepiej mi się myje, kiedy mam tutaj pianę niż samą wodę, ale to jakby mój wymóg, mój wymysł, żeby dorzucać tutaj sobie trochę szamponu. Spłuczę. Oponę nie wystarczy tylko raz umyć. Tak jak widzimy, mamy brud. Ona rozpuściła sobie ten pierwszy brud, no to rozpuściła sobie jakiś dressing stary. Coś tam mamy na oponie. To poniekąd trochę dzięki tej pianie, którą masz, to widać, że ta piana jest brązowa trochę. Ale sam produkt też się pieni. Ogólnie tajer cleanery same się pienią, ale jeżeli mielibyśmy dużo nałożonego dressingu jakiegoś takiego tłustego, to byśmy zabili to pienienie, więc troszkę ta piana też nam lekko pomaga. Uważaj, żebym ci nie ochlapał. Już widać, że ta opona jest czystsza, już wychodzi nam jakiś kolor z tej opony. Zapsikajmy sobie jeszcze raz. No i co możemy zauważyć? Piana idzie już tak naprawdę biała. Więc jeżeli jest biała, to dla mnie jest to oznaka, że opona jest czysta. Już nie muszę z nią tak naprawdę walczyć. W tej chwili, jeżeli na taką czystą, suchą oponę położę dressing, on faktycznie pożyje. Jeżeli położymy na mokrą, to też trzeba pamiętać, że raczej wybieramy produkty typowo na rozpuszczalnikach. One są do mokrej opony. Produkty tłuste, bardziej żelowe, aplikujemy na suchą oponę. Karolu, tak, mamy umyte koła, mamy umyte opony. Przechodzimy do kolejnego tematu. Zostało nam jeszcze troszkę gdzieś owadów. Chcemy się ich wyzbyć. Auto już też nam trochę przeschło, więc już mamy prawie suche, więc możemy sobie spokojnie... A ma być suche do tego, czy nie? Z produktami jest tak, że im więcej wody, tym bardziej je rozwadniamy. Im bardziej rozwadniamy, tym osłabiamy działanie. Sam produkt w sobie jest dość mocny, bo bug removery typowo są nastawione na organiczne zabrudzenia, więc one sobie radzą. Mokre, delikatnie, tak. Bardzo mokre, że tafla wody stoi, nie. Ale znowu wracamy, zimne, tak. Bo to jest mocna chemia, więc tutaj sobie psikamy. Co popsikamy tak naprawdę? Popsikamy sobie przedni zderzak, bo mamy tego sporo. Jak najbardziej lampy. Na przedniej szybie również znajduje się dość sporo owadów i widać tutaj ich dość sporo. Tak samo część tutaj przednia od dachu. No i ostatnia rzecz, na której też owady się w miarę gdzieś jeszcze pozostawało, to lusterka, tak? Więc lecimy sobie z pryskaniem. Również obficie. W wypadku korwety dodałbym jeszcze tylne błotniki, bo ma takie szerokie przetłoczenia. No tam w środku że może te owady faktycznie też tutaj się znaleźć. Mogą znaleźć. Dokładnie. A to akurat też bardzo nietypowe auto, że dupę ma szerszą jak przód, więc trochę znowu wracamy do tego superkara. Czyli tu też nie mamy żadnej folii ochronnej. Nie, nie ma nic. Nie ma nic. Tak jak mówiłem ci, tutaj jest auto traktowane na co dzień, normalnie, nie z jakąś czułością i miłością, więc jest to taki typowy przykład, jak każdy by sobie pojechał autem, z tym, że tu po prostu mamy troszkę bardziej niszowe, ale to jest jak najbardziej normalnie użytkowane, niedbane wyjątkowo, po prostu myte raz na jakiś czas, tak żeby auto się nie zapuściło, bo jednak takim autem brudnym to trochę wstyd jeździć. Dobra, zapsikaliśmy. Dajmy mu chwilę oczywiście podziałać, ale żeby wzmocnić ten produkt i żeby go od razu nie wypukiwać, to ja sobie zrobię jedną rzecz, narzucę na auto pianę. Żeby on sobie dalej działał. A, czyli to się nie będzie ze sobą gryzło? Nie, nie, po prostu jeszcze wydłużymy. Piana spowoduje, że ona, rzucimy na nią, spowoduje, że ona nie będzie odparowywać ten produkt spod spodu. Na co warto zwrócić uwagę przy pianie? Piany są bardzo mocno skoncentrowane, wszystkie zawsze są takie gęste. Więc znowu wracamy, instrukcja, czytamy ile powinno być. W pianownicach takich ręcznych, opryskiwaczach, czy tam pianownicach takich jak to, zawsze dajemy znacznie mniej. Jeżeli chodzi o takie pianownice już do karszera, na szczęście mamy jeszcze regulację, więc dodatkowo możemy sobie poregulować gęstość piany. No i teraz znowu wracamy do tego, co robiliśmy przy TFR-ze, czy nakładamy pianę od góry, czy od dołu. No tu też bardzo dużo opinii krąży gdzieś tam w necie. Piana jak najbardziej od dołu, ona ma złapać brud i odspoić. Jeżeli piana, która spływa nam z góry i odspoiła już brud, to ona po prostu spływa z tym brudem, ona niczego więcej nam nie odspoi. Więc rzucamy zawsze od dołu. Najlepiej takim ruchem lakierniczym, czyli lecimy sobie, przód dam, niech sobie jeszcze chwilę podziała. I teraz tak, gęstość piany jest kolejnym aspektem, który musi być zachowany. Zobaczcie, ta piana, ona powolutku sobie zjeżdża. Zadziała na brudzie, odspaja go i zjeżdża. Jeżeli zrobimy zbyt gęstą, ona będzie stała, to ona nam nie zjedzie z tym brudem, po prostu będzie stała na nim. Zrobimy znowu zbyt rzadką pianę, to ona nie zdąży odspoić, spłynie, auto zacznie nam schnąć i będzie d***a. Więc lecimy z pianowaniem.
Ciach. Karol, warto ten czas, który mamy teraz w tej chwili, wykorzystać sobie tak naprawdę na przepędzelkowanie trudno dostępnych miejsc, czyli takich miejsc, na przykład jak mamy łączenia tutaj szyby z słupkiem. Mamy gdzieś lusterko, fajnie było gdzieś to lusterko też sobie odchylić, zajrzeć tam gdzieś pod spód, tutaj podocierać takie miejsca. Również mamy sporo takich miejsc jak tutaj, w których rękawica sobie nie poradzi z dojściem. Tu akurat w tym miejscu mamy klamkę, więc musimy sobie też to popędzelkować. Co ty gada, że tu jest klamka swoją drogą? No tutaj otwieram furę, pochowali wszystko. Nigdy nie miałem okazji jeździć tą korwetą najnowszą. Więc jeżeli pędzelka używamy, tak jak na przykład przy lakierze, to raczej nie kupujemy gdzieś w Rossmanie czy w jakimś innym markecie, bo one najczęściej mają tutaj metalową obejmę. Jeżeli tą metalową obejmą, tak jak tutaj no gdzieś lecę, gdzieś sobie przyhaczę, no to na rozrobiłem. Zobaczcie przy okazji, że ten brud gdzieś wyłazi cały czas. Piana jednak ma gdzieś kolor, więc już widać, że to auto... No mogę obstawić spokojnie, że raczej nie widziało mycia detailingowego już dłuższy czas. A który rocznik w ogóle korwety, tak z ciekawości? O kurczę, powiem ci, to mi zadałeś. Trudne pytanie. Trudne pytanie. Ja wiem, że właściciel mają już w sumie drugi rok, 21. Mhm. Więc auto jest 3-letnie. Przebieg nie jest na pewno jakoś duży. Piotr nie jeździ jakiś tras wielkich tym autem, więc raczej przebieg nie będzie gigantyczny. Auto jest również garażowane, więc też nie jest gdzieś tam po jakichś drzewach tym podobnych, nie? Jeżeli chodzi o owady, warto sobie zwrócić uwagę, nie było do tej pory żadnej mechaniki, czyli nie było żadnego szorowania rękawicą i tak widać, wszystko zeszło. Sama chemia nam zrobiła tak naprawdę całą robotę. Odpowiednia chemia, nie dopuściliśmy do wyschnięciu, narzuciliśmy pianę, podziałało. Spłukanie, tylko samo spłukanie, oczywiście ciśnienie, wracamy do tego, że też odgrywa rolę. Załatwiło tak naprawdę nam większość roboty. Gdzieś tam może znajdziemy jakieś pojedyncze miejsca, o tutaj, ale jak tak naprawdę już wjadę z rękawicą, zacznę to skrobać, no to jak widać to już tak naprawdę schodzi, więc samo usunięcie w etapie mycia bez problemu. Radek, co jest następnym etapem? Następnym etapem przechodzimy do tak zwanej mechaniki, czyli do mycia na dwa wiadra. Zacznijmy sobie od samej techniki mycia na dwa wiadra. W jednym wiadrze będziemy mieli szampon i co ważne, szampon musimy sobie zaaplikować dokładnie tyle, ile nam podaje producent, bo jeżeli zalejemy zbyt dużo, to będziemy mieli problem z wypłukaniem, więc odpalamy sobie instrukcję według producenta na 10 litrów 25-30 ml. Wiadro mamy 15 litrów, więc myślę, że bezpiecznie będzie 40 ml. Więc odpalamy sobie miarę. Pokaż jeszcze buteleczkę, proszę, co tu mamy. Tak to wygląda. Zwykły szampon do mycia codziennego, tak naprawdę z neutralnym pH, bezpieczny, jest nawet napisane oczywiście jak zwykle po angielsku, neutralny, pH bezpieczne dla selantów i wosków, zarazem również też i powłok, więc wlewamy sobie 40 naszego szamponu. Jak na chemii. Tak jak mówię wcześniej, jak w Breaking Bad. Wlewamy sobie, musimy dobrze wypłukać. Więc wypłukujemy szampon, tak jak widać jest gęsto, się tak bardzo ochoczo wcale nie wypłukuje z tego. Jest mocno skoncentrowany. Nie możemy dać go zbyt dużo, bo nawet gdy będzie neutralny, on gdzieś wycieknie, wyschnie i porobi nam brzydkie plamy. Te plamy nie są trudne do usunięcia w kolejnym etapie mycia, czy przy kolejnym myciu, one nam zejdą, ale sam efekt wizualny może wyglądać słabo. Podbijemy sobie ten szampon jeszcze wodą, żeby jeszcze fajniej nam się pienił, bo on na razie coś się pieni, głowy nie urywa, ale po samym już odpaleniu karszerem już widać, że jest tej piany sporo. Twoja piana jest. Jest piana. Lecimy sobie z jednym wiadrem, gdzie mamy pianę. A co z drugim? No drugie wiadro to tak naprawdę czysta woda. Nic więcej tu nie ma. Służy do tego, że jak przemyjemy sobie kawałek auto, należy tą rękawicę wypłukać w wodzie. W każdym z tych wiader mamy coś takiego. Takie sitko, nazywa się to dokładnie separator brudu. Powoduje, że cały brud, który gdzieś tam wylatuje nam z rękawicy, który zbierzemy sobie z auta, ląduje pod tym sitkiem. Zarazem nie ma możliwości podczas mieszania wodą, żeby ten brud nam się unosił i z powrotem wylądował na rękawicy. Mamy dwa wiadra. Od którego miejsca się zajmujemy autem? Na pewno nie od dołu, to od razu mówię. Zaczynamy sobie od górnej partii. Staramy się auto raczej podzielić. Dach numer jeden. Szyby wokół, czyli ten pas jako numer dwa. Maska przód, to coś z tyłu w tym aucie, co nie nazwę maską, bo to jest za duże. Tą część płaską, którą tutaj mamy, czy to kombi, czy to sedan, jak najbardziej tą część tylną. Następnie lecimy sobie całe auto dookoła. Ja staram się dzielić to, żeby nie używać tych samych dwóch rękawic przy aucie, które jest bardzo zadbane, bo
późniejszych etapach przy myciu, no mógłbym gdzieś sobie narozrabiać, że z dołu mi zabierze, więc używam wtedy drugiej rękawicy, ale przy takich projektach gdzieś tam pod domem, jak się myje, no to nie będziemy szaleć z dwoma rękawicami, spokojnie jedną, więc dzielimy sobie kolejną partię mniej więcej do tak zwanego pasa, czyli do tego miejsca, gdzie auto zawsze najbardziej się brudzi. No i ostatnie elementy to robimy w taki sam dół i warto również pamiętać o tych elementach tutaj w środku, czyli o tych wnękach, których bardzo dużo ludzi po prostu zapomina, nie czyści, tam jest zawsze bałagan, a tam też również znajduje się syf i warto o to dbać. Jeżeli będziemy dbali, no to też nie zdąży się to zabrudzić i w późniejszym czasie nie będzie trudno do odspojenia. To co, lecimy sobie od dachu. Bardzo, bardzo ważne tutaj są ruchy. To nie robimy ruchów takich okrągłych, no z jednego bardzo ważnego powodu. Takich rys okrągłych mamy bardzo dużo na aucie i to one właśnie psują nam efekt, więc ruchy, jakie wykonujemy, staramy się robić, żeby to były ruchy proste, długie, proste. Po takim małym kawałku warto sobie rękawicę zmoczyć w wodzie, trochę nią wymieszać, wyżymać i dopiero wrzucić z powrotem do wody szamponem i lecimy sobie drugą część dachu, również długimi, prostymi ruchami. I tak po kawałeczku cały czas. Im częściej mieszamy sobie w wiadrach, tym mniejsze prawdopodobieństwo porysowania auta. Jeżeli olejemy temat i polecimy z całą rękawicą dookoła, to zawsze gdzieś tych, mimo tego, że my dobrze wypłukaliśmy, gdzieś z jakichś szparek, gdzieś z jakichś zakamarków, wyleci nam piasek, znajdzie się na rękawicy, porysujemy. Sama rękawica też ma znaczenie. Czemu nie gąbka, nie rękawica? Gąbki też mogą być bezpieczne, rękawica też może być bezpieczna. Ważne, żeby było długie włosie, żeby jak już coś nam wejdzie, to żeby mogło się ukryć gdzieś w tym włosiu. No i żeby ta rękawica, no jeżeli spadnie wam na ziemię, totalnie nie do użytku. Są fani rękawic, są fani gąbek, więc tutaj nie będziemy dywagować, co jest lepsze. Ja się przyzwyczaiłem do rękawicy, więc lecę cały czas rękawicą. Pamiętaj, że tej piany na aucie to jakoś tak dużo nie ma. Nie ma, ale jest poślizg. Mhm. Bardzo przyjemnie się myje, bo jednak jak przelatujesz pianą, to zobacz, zostaje zawsze ci ten taki ślad po pianie. Wiadomo, to spływa z czasem, odparowywuje, ale masz świadomość, że tam faktycznie umyłeś. A są też systemy mycia, tak zwane bezpianowe. Czyli głównie w Japonii się używa takich i taki znany producent ma system bezpianowy. Nie umiem się w tym w ogóle odnaleźć. Nie wiem, gdzie umyłem auto, gdzie nie umyłem. No tak jakbym samą wodą dosłownie przecierał. Nie potrafię. Bierzemy się za pukanie. Tutaj już pukanie wykonujemy sobie od góry. Tu chcemy tą pianę, nasz szampon, pozbyć się po prostu jego jak najszybciej, więc lecimy sobie od góry. Co ważne, na co warto zwrócić uwagę, że ten szampon podczas pukania, zobacz, on ci się nie dopienia. On czyli jest odpowiednia proporcja. No widać też przy okazji, że ten wosk hydrowosku tutaj był, to już umiera, tutaj już tego nie ma prawie, bo widać, że te plamy są duże, ta woda już nie jest tak ładnie odprowadzana, jak ci widzi w innych kawałkach. Więc nie no, to jest też przykład hydrofobowości. Nie ma hydrofobowości, więc gdzieś to zabezpieczenie w postaci wosku gdzieś już po prostu zanika, ta woda stoi, więc to też przykład tego, że auto nie jest totalnie przygotowywane. A myślę, że później sobie użyjemy takiego produktu, który nam bardzo szybko i prosto i można to na myjni bezdotykowej sobie zrobić. Osuszając, nawoskujemy go sobie. Lećmy z pukaniem. Jeżeli chodzi o takie tradycyjne mycie, to tak naprawdę koniec. Osuszamy auto i gotowe. Ale chciałbym jeszcze, żebyśmy sobie jeszcze jeden temat przerobili. Z racji tego, że zapewne dawno nie było niczego takiego wykonywanego, jak sobie przelecimy ręką, to czuć miejscami, że są takie kropeczki, których w etapie takiego standardowego mycia po prostu nie byliśmy w stanie umyć. Co to jest? No nic innego jak jakieś osady z klocków, nic innego jak jakaś smoła z drogi, to wszystko z opon niestety ląduje nam na aucie, więc co musimy zrobić? Na pewno musimy auto osuszyć, bo ten proces dekontaminacji i deionizacji najlepiej działa na lakierze suchym, więc bierzemy się za osuszenie auta. Do tego przydaje nam się ręcznik, albo takie zwykłe jakieś flafiki, chociaż nie ukrywam, że ręcznik z takim włosiem, tak zwanym pętelkowym, dużo fajniej zbiera wodę, co będzie łatwo nam pokazać tutaj. Wystarczy, że przeciągniemy i tak naprawdę auto mamy już wstępnie suche. Rzucimy sobie tutaj, tak samo. On troszkę namoknie, dużo lepiej będzie przywierał do lakieru, będzie dużo łatwiej nam auto osuszyć.
Najlepszym rozwiązaniem, natomiast przy autach takich już powiedzmy bardzo zadbanych, które nie posiadają żadnych zarysowań, mimo wszystko będzie dmuchawa. Wtedy im mniej mechaniki, to co mówiłem wcześniej, tym tak naprawdę mniej to auto sobie porysujemy. Ale wiadomo, że na mini bezdotykowej nie mamy dmuchawy, to raz. Pod domem też raczej nikt nie będzie kupował, bo taka dmuchawa to też jest jakiś tam wydatek. Więc taki ręcznik, a najlepiej ze dwa, spokojnie wystarczą do osuszenia średniej wielkości auta. Przejdźmy sobie jeszcze do takiego etapu bardziej zaawansowanego, czyli do... Gdzieś mi zniknął... Tak, jest. Do tematu dekontaminacji i deironizacji. Takie strasznie dwa trochę trudne słowa. Trudne słowa. I o dziwo jedno z nich brzmi po polsku. Ale jak mówisz, to od razu myśli, jak ja ci mówię, to pewnie myślisz, chyba wie o czym mówi, nie? Sprawia takie wrażenie. Sprawia wrażenie. I powiem ci, mam to samo z klientami, jak dziś przychodzą i opowiadam, co będziemy robić. Mówię, dekontaminację, co? Ja mówię, no dekontaminację i deironizację. Co to jest? Deironizacja. Jak sama nazwa produktu. Pokażmy właśnie. O, ja tu to... mamy akurat Vampir Liquida z ADBL-a, ale jest to produkt typowo tak zwany deironizer, czyli produkt, który ma za zadanie to, co użyliśmy sobie podobnego do felg, wytrącić cząstki metalu. Tutaj również te cząstki metalu się znajdują na aucie, szczególnie gdzieś w dolnych partiach, więc będziemy starali się pozbyć. W drugim etapie użyjemy sobie produktu typu TAR. No to już jest produkt typowo oparty na rozpuszczalnikach i tutaj je czuć. Wykonamy sobie ten proces naraz. Nie będziemy robić go dwa razy. Dla niektórych może to być dziwne i niezrozumiałe, dlaczego dwa naraz, bo zawsze robili osobno. Po pierwsze, produkty się nie wykluczają, bo produkt do deironizacji ma neutralne pH, więc jest totalnie bezpiecznym, on tylko wytrąca cząstki metali. Ale dzięki temu, że dorzucę mu tara, który poleży sobie na aucie z 15 do 20 minut razem z tym ironem, powoduje, że to wszystko zdąży się rozpuścić przez ten czas. Ja nie muszę robić tego dwa razy, dwukrotnie osuszać auta. Próbowaliśmy, robiliśmy testy, dawaliśmy pierw jeden, pierw drugi. Czasami nawet zrobiliśmy tak, że wylaliśmy do butelki pół irona, pół tara, nic się nie działo z samym produktem, psikaliśmy. Efekt był zawsze ten sam. Po co sobie dorabiać czasu, osuszać dwa razy auto, jak możemy to zrobić za jednym razem? W pierwszym rzędzie polecimy sobie ironem. Dekontaminacja, usuwanie tłuszczy, żywic, smarów oraz usuwanie asfaltu, który gdzieś tam z ulicy na pewno się znalazł na aucie. Okej. Okay. Ogólnie bardzo fajne zastosowanie tego produktu również ten jest, drugi, żebyśmy go też mogli... jeżeli chodzi, chodzi mi o tar remover. Żeby... O tar remover. Tu mamy tara. To jest produkt, który również bardzo fajnie spisuje się, szczególnie w miejscach takie, jak sobie otworzymy. Tutaj mamy zawias i zdarza się, że ludzie gdzieś tu pryskają różnymi takimi specyfikami, jakimiś smarami i później to bardzo ciężko się myje. Tar bardzo fajnie się do tego spisuje. Okay. Tar również fajnie się spisuje, kiedy na przykład ściągamy emblematy i potrzebujemy usunąć klej po emblematach. Również do tego się nadaje. I również tar, mało się trochę o tym mówi, ale do mycia felg też bardzo fajnie się zdaje, szczególnie tych takich bardzo brudnych, zatłuszczonych, zasyfionych. Na pierwsze ściągnięcie syfu bardzo fajnie się zdaje, więc produkt bardzo wszechstronny. Tu taki tip, że produkty do deironizacji również można wykorzystać sobie na przykład przy czyszczeniu tarasu, płytek i tak dalej. Szczególnie jak gdzieś nawozem poleci. To nic innego jak te drogie produkty, które są napisane profi do ogrodu, więc jak najbardziej. Minusem produktów do deironizacji zapach. Śmierdzi jajem, śmierdzi okrutnie, ale musimy się do tego przyzwyczaić. Lecimy sobie miejsce przy miejscu, staramy się zapsikać całe auto. Mam nadzieję, że sam efekt gdzieś nam się tutaj pojawi, bo to też specjalnie białe auto, ale już widać, zobacz co się dzieje. Aha. Już widać. Tych kropek nie było widać, więc zobacz, możesz nawet gdzieś wyżej sobie pokręcić. Myślę, gdzie że gdzieś tam, tak, gdzie jeszcze nie popsikaliśmy. Dajmy mu chwilę, ale już te kropeczki nam się pojawiają. Im dłużej sobie poleży, tym będzie więcej tych kropek. Zobacz co tutaj się dzieje, zobacz jak głęboko. A wydawało się auto przed chwilą czyste, nie? Już wykonywałem raz proces dekontaminacji, deironizacji, przepraszam, na felgach, ale również spsikam sobie jeszcze raz felgę i jeszcze jedną rzecz spsikam, również oponę. Opiłki z tarcz, klocków również lądują na oponie i nawet po takim doczyszczeniu, co zrobiliśmy wcześniej sobie tire cleanerem, czyli dedykowanym do opon, wyczyścimy, piana nie idzie brudna, jest czyściutko, wysuszymy i zostaje nam taki złoto-brązowy nalot. To nie jest nic innego właśnie jak opiłki, więc jeszcze sobie dorzucimy tutaj. Lecimy sobie tak naprawdę całe auto, ale patrz co się dzieje, jak się pojawia. Faktycznie, no.
niby czyste, a jednak, nie? Sporo tego tutaj. Sporo. I to też powoduje, że dużo łatwiej brud przylega, no bo ma się czego trzymać, tak? Zlecimy sobie salutkie. Warto taki proces raz na jakiś czas zrobić, ale trzeba też pamiętać, żeby ten proces był wykonywany gdzieś, gdzie no nie wieje wiatrem, gdzieś, gdzie nie działa słońce. To nie może nam wysnąć, nie możemy dopuścić, żeby nam gdzieś to powysychało, żeby nam nie narobiło bałaganu. Najlepiej właśnie gdzieś w garażu, w zacienionym, gdzieś w takiej strefie mokrej. Raczej takie usługi są wykonywane w studiach detailingowych, tak jak u nas. Bardzo często tą usługę również się wykonuje, kiedy mamy do zrobienia tak zwane reset powłoki, czyli odblokowanie powłoki, kiedy powłoka już po jakimś czasie działa dużo słabiej. Ona już jest tłusta z brudu ulicznego, trochę poleciało opiłków, już tak pięknie nie kropelkuje. To wykonujemy właśnie proces dekontaminacji, deionizacji w celu przywrócenia jej właściwości hydrofobowych. Będę kasłał, bo naprawdę mocny jest zapach. Mocny, no. No. Dlatego też nie zamknąłem bramy, żebyś mi tu nie zemdlał. Nie, nie, nie. To aż tak źle nie jest? Takich rzeczy nie, nie trzeba. No gryzło w gardło, musiałem odkusić. Na pewno warto, jeżeli często taki proces wykonujemy, wykonywać go oczywiście w masce, tak? No to nie jest nic zdrowego dla nas, wdychanie takiej chemii, ale przy jakichś takich raz na jakiś czas można bez problemu sobie użyć. Starajmy się też równo spsikać na całe auto. Idę zobaczyć, co tu się dzieje, gdzie zaczynałeś. No, coś lepiej widać? No, jest lepiej. Jest? No, oczywiście. No to się cieszę bardzo, że... Ja też muszę. Właśnie też nic nie mówię, bo przełykam. No, nieźle to daje. Ale ma taki jakiś posmak, jakby, nie wiem, jakiś owoc trochę czy coś. Co kto lubi, nie? Ja tam owoców, powiem ci, nie wyczuwam. Nie przypomina ci? Nie, nie, nie. Chyba, że jakieś takie, wiesz, gdzieś wyciągnięte zza szafy, nie? Nie, no daje okrutnie. No, sporo tego jest, fajnie. Sporo, sporo. Fajnie, że widać. No to... na ciemnym lakierze tego nie widać, więc właśnie ten proces może nie będzie taki spektakularny jak tutaj, że widać wszystkie, ale taki proces powinniśmy raz na jakiś czas wykonywać. No, reset powłoki, jeżeli powłoka jest na aucie, wykonujemy tak naprawdę co 10 tysięcy kilometrów albo co pół roku. Wtedy mamy pewność, że ten brud nam odspoi ta chemia, tak? Więc możemy sobie wtedy bez problemu powiedzieć. Bardzo fajnie też widać tu na tyle, zobacz. Mhm. Gdzie to już jest część płaska, a jednak tutaj też, i to jest dość wysoko, tu też dość fajnie, no ale na czarnym dachu nie widać nic, niestety. Ale tam chemia też robi swoją robotę. Przechodzimy dalej. Kwestia sporna w internetach, ale tak jak mówiłem wcześniej, ja wrzucam na to. Obsikałem całe auto ironem, daję mu chwilę podziałać, oczywiście cały czas patrzę, żeby nam gdzieś to nie wysychało i dorzucam mu tłustego tara. Tar spowoduje mi, że on zrobi mi taką membranę, którą nie będzie szybko odparowywać. Bardzo fajnie to będzie widać, jak sobie go psikniemy. On stworzy, że to wszystko będzie takie mokre. Mhm. Tak jak widzę, nie wiem, czy to jesteś w stanie uchwycić, może bardziej na szybie. O, zobacz. Powoduje, że to wszystko jest mokre. I dzięki temu, że to jest takie tłuste, mokre, możemy to zostawić na te spokojnie 15 minut, żeby to sobie podziałało. Czyli w sumie to pomaga temu... Tak, pomaga deironizerowi, żeby on dłużej podziałał. Mhm. Dodatkowo narzucam mu tara, który jest ustawiony na typowo tłuste zabrudzenia. Robię tak naprawdę dwie rzeczy naraz. Usunę sobie wszystkie metalowe zabrudzenia, zobacz, tu jest coraz więcej, zobacz, im dłużej leży, im dłużej on podziała, tym lepszy jest efekt. W początku, w pierwszej minucie nie było za dużego efektu. No ale to wiadomo, na to potrzeba czasu. Na to trzeba, dokładnie potrzeba czasu. Efekt jest coraz fajniejszy. Widać, jak to też nam fajnie powoli ścieka. No już tar, mimo tego, że to rozpuszczalnik, to nie wiem, czy czujesz, ale już tak bardziej gdzieś tam cytrusami. Tak. Więc tutaj też akurat producent sobie dodał aktywny cytrus, który jest teraz dość modny i jest dość często dodawany do kosmetyków samochodowych, bo jednak cytrusy są bezpieczne w użyciu, a wspomagają działanie produktu, więc wzmacniają jego siłę. W wielu produktach w tej chwili używany i do wnętrza, gdzieś tam do prania również ten aktywny cytrus ląduje. Tu patrz, w tym produkcie fajnie wypływa. I dzięki temu, tak, wypływa nam właśnie tutaj gdzieś z tego dyfuzora. Fajnie widać, jest tego dość dużo. Fajnie widać na przykład tutaj takie miejsce, dość ciekawe i nie spodziewałbym się, że gdzieś na tych kratkach może być, może chyba, że to jest tak naprawdę odpowietrznik dalej do hamulcy. Wylota. Nie, ale tu jest szczelnie. Mhm. I zobacz, i w takim miejscu jak tutaj, ile się znalazło nam metali. Tak samo gdzieś spod lampy, nam gdzieś to po prostu wycieka. Gdzieś tu pod spoilerem. No mamy sporo takich miejsc. Wiadomo, że gdzieś na wysokości do kół, to zawsze tego będzie dość sporo, ale takie miejsca powiedzmy trochę mniej typowe. Tutaj na górze jak najbardziej też się tego sporo znajduje. Mija już kolejna minuta, gdzie to sobie działa. Zobacz na masę, jak też jest dość sporo. My umyliśmy auto, zrobiliśmy TFR-a, zrobiliśmy pianę, umyliśmy rękawicą. I wychodzi na to, że wcale nie jest czyste, nie? Może coś robimy źle?
Może tak. Może się minęliśmy z powołaniem, ale znaczy, że produkt chociaż działa, nie? No, daje satysfakcję, bo widać, że to działa. Tak, jest fajny efekt. No tutaj to się wręcz... Tu się wylewa, tak? Tu się wykrwawia ulało. Wykrwawia się samochód. Tu się wykrwawia. Coś tutaj może być, że troszkę więcej gdzieś było tutaj metal jakiś wpadł, jakiś większy opiłek i on tutaj się dostał gdzieś tą szczelinę i dlatego on tak cały czas puszcza, bo w żadnym innym miejscu aż tak mocno nie krwawi. Są takie miejsca, o, rozpuszcza się. Jak sobie to potrzemy, to widać, że to zjeżdża, nie? Mhm. On już sobie zadziałał, te wszystkie małe kawałki nam porozpuszczało. O, tu mamy na przykład troszkę większy i tu mnie może ci się uda uchwycić, zobacz. Mhm. Jest taki tutaj w tym miejscu, ale jak sobie go... Już nie ma. Już nie ma. Ile czasu dajemy temu teraz? Fajnie by było tak 15 do 20 minut, o ile pozwoli nam temperatura, o ile nam pozwoli gdzieś ten wiatr biegający. Na pewno pilnujemy, żeby to nie przeszło. Czyli wszystko zależy od warunków. Od warunków, więc najlepiej, jeżeli już robimy to, spuszczamy bramy, wyłączamy klimę, żeby to jak najdłużej podziałało. W takich domowych warunkach no, raczej pilnujemy. Chodzimy wokół tego auta, można dolewać sam produkt, ale trzeba też pamiętać, że ten produkt ma swoją cenę. To już jest profesjonalna chemia. Ona już kosztuje no, znacznie więcej, jak jakiś tam szampon i tak dalej, więc tego procesu też nie robimy bardzo często, raz na jakiś czas, ale tak jak widać, warto. Bo przez ten brud, przez te kropeczki, tak naprawdę auto dużo szybciej się brudzi. Ma brud się czego trzymać, dużo ciężej się to auto myje, a w takiej postaci, gdzie my sobie auto porządnie domyjemy, rzucimy na to jakiegoś woska, samo mycie później to będzie przyjemność. Pojedziemy na bezdotyk, opłuczemy za 4 zł samą wodą, auto już będzie względnie czyste. Ale musimy też pamiętać, że względnie, do pewnego momentu, nie wiem, popada deszczem, pojeździmy trochę, musimy raz na jakiś czas użyć tej mechaniki, więc tu nie ma takiego zabezpieczenia, które by nam izolowało totalnie auto od brudu. Zawsze gdzieś ta mechanika musi być, ale pamiętajcie, żeby robić to w bezpieczny sposób. Pamiętasz, co mówiliśmy o tarczy? Popatrz. Tu na przykład produkt jest dużo bardziej agresywny, jeżeli mówimy o samego Aerona, niż na przykład ten wcześniej Light, który był użyty. On na przykład nie zostawił żadnego śladu, a tu widać, jak normalnie aż korozja nam się tutaj gotuje na tym, nie? Mm. Więc tutaj bardzo ważne, żeby to dobrze wypłukać. Zaraz sobie weźmiemy się za płukanie. Zobaczymy, czy zostawił nam osad na tarczach. Czy faktycznie będzie tak, bym się spodziewał, że gdzieś ten osad zostanie, bo po Vampirze Lightie jestem miło zaskoczony, że tego osadu faktycznie nie było. Jest dużo bardziej bezpieczny tutaj dla tych elementów. Będziemy się brali powoli za płukanie, żeby nam nie wyschło. I zostanie przed nami jeszcze jeden proces, który warto wykonać. Tutaj płukanie od góry. Trzeba tylko pamiętać, że te produkty mają to do siebie. Już pokażę najlepiej. Pienią się. To jest to dopienianie się. Akurat Iron razem z Vampirem, znaczy z Starem będzie powodował, że on się będzie strasznie wam dopieniał. To płukanie zajmuje troszkę więcej czasu. Musimy je bardzo dokładnie zrobić i bardzo dobrze to wypłukać z auta. I ku mojemu zaskoczeniu, może nie do końca jest tu hydrowosk, bo... Ucieka woda. Pamiętasz tutaj, że tu było tafla. Odblokowałeś powłokę. Właśnie ten produkt odblokowuje, więc jestem trochę zaskoczony, bo nie dostałem informacji, że tu coś takiego jest. Ale może jest coś nałożone gdzieś, jak był na myjni, coś może mu wrzucili troszkę bardziej sensownego. Wiesz, ale miałem jeszcze jedno takie miejsce. Słyszałem, że są takie klary teraz samochodowe, które są hydrofobowe. Może klary? Odblokowałeś klar. Klar. Są takie? No, naprawdę, poważnie. Poważnie? Klar, który ma właściwości hydrofobowe. Nie znam. Człowiek całe życie się uczy, nie? I dalej jest tafla, ale jest dużo ładniej. No, coś bardziej odpycha. Bardziej odpycha. Tu miałem takie miejsce specjalnie, żeby pokazać, gdzie jak ten wosk, który będziemy sobie zaraz nakładać, jak działa. I ale słuchaj, ta woda i tak tu stoi, to widać. I tak stoi, i tak będziemy mieli na czym pokazać, ale muszę dopytać właściciela, co tu było zrobione na tym, że to sobie coś tam o dziwo kropelkuje po takim, bo normalnie wosk, gdyby był nałożony i jak użyliśmy tara, czyli typowego rozpuszczalnika, on rozpuściłby to, nie? Więc tego wosku nic by nie zostało. To można byłoby nazwać ten proces wax offen dosłownie. Czyli może jeszcze w Stanach właściciel coś nałożył? Nie, już to już 2 lata tu w kraju, więc spokojnie. Zobacz, co na tarczy się wydarzyło. Jednak już na tarczy, po tak bardziej agresywnym Ironie, już jest ślad. I to jest to, o czym właśnie mówiłem wcześniej. Czyli tu jeszcze jak ruszymy, to ta rdza nam się usunie tak naprawdę 5 metrów zrobimy, już nie będzie śladu po tym. Ale na tej górnej części, na dzwonie, na tych wszystkich elementach tam z tyłu, no nie jesteśmy w stanie. To woda, ja mogę lać i lać, to niczego nie zmienia. Tu nic nie daje ta woda, więc... To jest to, o czym mówiłem, żeby Ironów po prostu nie używać bardzo często. Nie jest to produkt do codziennego mycia felg. Lecimy sobie dalej.
Ostatnim takim etapem podczas naszego mycia i trochę najbardziej inwazyjnym będzie może nie do końca glinkowanie, bo glinkowanie wykonujemy taką specjalistyczną masą w formie plastelinki i ona jest bardzo agresywna i glinkujemy tylko i wyłącznie auto wtedy, kiedy je polerujemy. W innym wypadku raczej nie polecam tego procesu, no jest to proces bardzo mechaniczny, bardzo inwazyjny, który na pewno porysuje nam auto. Ale mamy różne rozwiązania, gdzieś tam w internecie spokojnie możemy sobie kupić tak zwane clay pady, clay sponge, clay towely, clay rękawice i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest dużo bardziej bezpieczne, ale nie tak bardzo agresywne, więc wszystkiego sobie nie ściągniemy. Zobacz, to jest taka... To jest ta glinka. Taka ala glinka, bo sama glinka wygląda trochę inaczej, nie, bardziej jak plastelina. Tak, modelina. To jest bardziej delikatne, bardziej to ma taką strukturę trochę lekko klejącą. Ciekawe rozwiązanie, pierwszy raz coś takiego widzę. Zarazem delikatne, więc jeżeli na przykład chcemy sobie auto przygotować pod wost, proces dekontaminacji, deironizacji zrobiliśmy poprawnie, ale gdzieś tam jeszcze może być, że miejscami coś nam się trzyma, to warto użyć sobie takiego produktu. I do tego potrzebujemy jeszcze tak zwany lubrykant. Żeby się nie kojarzyło, to jest lubrykant typowy pod glinkę. Za co to odpowiada? To odpowiada tak naprawdę nam za poślizg. Jeżeli polecimy samym tym po lakierze, no lakier jest bardzo tępy, w tej chwili tak, gdzieś tu się zatrzymuje, spowoduje to, że dużo zrobimy sobie zniszczeń na lakierze. Produkt typu lubrykant, w tym wypadku Sleepy, powoduje nam to, że ma być ślisko. Ma się po tym aucie ślizgać, ma nie rysować, ma się nie zatrzymywać. Więc takiego Sleepy'ego po prostu psikamy sobie naszą rękawicę, żeby było ślisko. Następnie psikamy również na element. I takim ruchem przelatujemy sobie od lewej do prawej. Bardzo warto sobie też spłukiwać tą rękawicę, bo jeżeli jest jakiś syf, on sobie zebrał nam z tego lakieru, to on zostaje nam tutaj, więc warto sobie go albo przepłukać w wiadrze, albo często wypłukiwać po prostu samym lubrykantem. Lubrykantu sobie nie żałujemy, to nie jest jakiś produkt bardzo drogi, więc możemy sobie jak najbardziej... O, tu gdzieś nawet, nie wiem, czy wyłapiesz to mikrofonem. Słychać? Tarcie. Takie lekkie tarcie. Tam jeszcze coś nam zostało. Nie do końca sobie nasz proces dekontaminacji z deionizacją poradził, więc jeszcze gdzieś tutaj... O, już teraz nie ma tego, już ściągnęliśmy sobie tą rękawicą, więc jeszcze gdzieś takie kropeczki delikatne, które zostały, on sobie jak najbardziej z nimi poradzi. Do procesu polerowania, jeżeli byśmy chcieli przejść, no to ten proces raczej nie tym, tylko glinką. Mhm. Jeżeli gdzieś tam w domowych czeluściach swojego garażu chcemy przygotować auto pod wosk, żeby było fajnie gładkie, pozbawione jakichkolwiek zabrudzeń, taka rękawica, czy w formie gąbki, jak najbardziej się zda i możemy przelecieć sobie po prostu całe auto. Całe auto mamy już przeglinkowane, obleciliśmy sobie calutkie dookoła, więc mamy pozbawionych jakichkolwiek resztek smoły i elementów metalowych. Opłukane, co nam zostało? Fajnie by było teraz gdzieś to miejscami, faktycznie auto już sobie nie kropelkuje, albo totalnie nie kropelkuje, jeżeli gdzieś to tam robicie na swoich autach. Warto byłoby to auto sobie czymś zabezpieczyć. Fajnym rozwiązaniem jest wosk syntetyczny w sprayu. Dlaczego fajnym? Dlatego, że mogę sobie zrobić dwie rzeczy na raz. To jest jeden z nielicznych produktów akurat na rynku, naprawdę bardzo fajny, gdzie mogę sobie na auto mokre psiknąć tym produktem i od razu go zarazem docierać, osuszać, wszystko w jednym kroku i zostaje mi powłoka woskowa. Czyli to jest też taki quick detailer trochę. No właśnie, quick detailer nie odpowiadał Ci za woskowanie, za zabezpieczenie, bo quick detailer w samej nazwie... Czyli wosk nazwie, i quick detailer. Takie połączenie, ale to jest jakby trochę wina, powiedzmy, nas, konsumentów, że wywarliśmy na producentach mocne jakieś tam wymagania związane z quick detailerem. Kiedyś quick detailer służył do tego, że on miał spowodować, że lakier miał być śliski, miał być luk na lakierze. W tej chwili jest często pytanie, a jak długo będzie kropelkował? No nie, kropelkować miał... Quick Walks, nie Quick Detailer. Quick Detailer miał być do przetarcia. Jeżeli był lekki kurz, miał go zmiękczyć. Miał spowodować, żeby lakier był śliski. No, my jesteśmy akurat bardzo wymagającym narodem i bardzo dość wysoko w tej hierarchii detailingowej. Jesteśmy dobrymi detailerami. Działamy na bardzo wysokim poziomie. Tak naprawdę studia skupiają się mocno na pojedynczych rysach. Tam, skąd się wywodzi detailing, czyli USA, tam ma się błyszczeć. Tam inaczej. W ogóle inna formuła jest detailingu, tak jak u nas. U nas jest straszne zboczenie. A, jeszcze ta ryska. A, jeszcze ta. Nie, to w Stanach tak nie działa, tylko u nas. Co zrobimy? Auto mamy lekko wilgotne. Bierzemy sobie SSW, psikamy. Dosłownie
na lakier bezpośrednio. Tak naprawdę całe auto sobie spłuczę, niech on sobie działa. Nie spłuczę, tylko spryskam calutkie, łącznie z szybami. Warto pamiętać, żeby tego produktu nie było za dużo, więc tak jak widać, nie psikam go jakoś miejsce przy miejscu, dość mocno chaotycznie. A ładnie pachnie. Bardzo ładnie. No to już nie jest taki produkt, jak przed chwilą używaliśmy, które mocno śmierdziały, więc nie daję go dużo, nie ma takiej potrzeby. Ten produkt sobie tak fajnie radzi na aucie, że nie trzeba go dużo dawać. Nawet nie muszę czekać za bardzo z docieraniem, tylko po prostu odpalam sobie fibrę. Tutaj, pamiętamy, mieliśmy miejsce, gdzie była tafla. Tutaj również była jakaś tam tafla. Przelećmy sobie pierw od razu to miejsce, jedno, drugie. I tak widać, od razu woskuję, rozprowadzam sobie ten wosk, zabezpieczam i zarazem osuszam, więc robię dwa w jednym. To jest mega fajny produkt, takiego do szybkiego zabezpieczenia. Co, zrobimy test? Czy jest hydrofobowość? No, ja myślę, że na pewno. Okej. Okay. Pa, jest tutaj, dobra. To czekaj, wytłumaczmy. Jeżeli woda będzie dalej stała, znaczy, że nie mamy efektu hydrofobowości. Czyli skłamałeś. Tak, czyli skłamałem. Mam nadzieję, że nie będzie, że kłamie. Lećmy sobie. No, chyba nie kłamałem. Ewidentnie to działa. Czekaj. Ewidentnie to dobra, działa. Drugie miejsce, nie ufam. Mamy ci. Drugie miejsce, gdzie było, psikamy sobie. Jest wow. Zrzut wody. Jest mega fajny zrzut wody. Można byłoby też zastosować sobie, że tak jak sobie psiknąłem, zostawiam na chwilę i mógłbym spłukać, ale wtedy skracamy mocno trwałość tego produktu, więc jeżeli chcemy, żeby on sobie długo pożył, a potrafi naprawdę długo pożyć na aucie, to psiknijmy, obleczmy całe auto dookoła i zacznijmy z powrotem od tego elementu, gdzie zaczęliśmy sobie psikanie, zacznijmy po prostu osuszanie. Zwykła fibra, to lepiej, żeby nie była fibra żadna do osuszania, typu ręcznik, którego używaliśmy sobie wcześniej, czy nawet jakiś taki typowy ręcznik do osuszania, bo niestety wosk ma właściwości hydrofobowe, czyli spowoduje, że niestety ten ręcznik nowy Wam zalepi, on nie będzie miał już takiej chłonności, więc raczej jeżeli bierzemy, to zwykła fibra, przecieramy. To zadam Ci pytanie odnośnie tego ręcznika. Po wypraniu takiego ręcznika dalej nie będzie miał tych właściwości? Nie. Wosk jest dość silny. Czyli trzeba się liczyć z tym, że teraz... Szkoda byłoby sobie zniszczyć nowy ręcznik. Jeżeli to jest jakiś stary ręcznik, można tam byłoby przeatakować sobie. To już będzie ręcznik raczej tylko do takiego rozcierania. On przestanie chłonąć, więc nie. Można tam próbować go wyprać w preparatach dedykowanych do prania. Mamy trochę tego na rynku. Można te preparaty sobie wzmocnić jeszcze jakąś 50 octu. Dużo ludzi gdzieś tam pierze sobie w szary mydle z octem. Można pokombinować, ale SSW ma to do siebie, że jednak jest to mocny wosk, mocno działa i niestety taka fibra nawet po wypraniu ona rzadko wraca do swoich pierwotnych właściwości, więc na pewno bym nie użył tutaj nowego ręcznika. Na co warto zwrócić uwagę jeszcze? Przy samym osuszaniu tego auta fibra już nie jest bardzo sucha, bo ona gdzieś już tą wodę wypuszcza, ale zobacz jak dotarcie jest w ogóle tego. Przelatuje? Jest sucho. Jest sucho. Nie ma żadnych zamazów, nie ma żadnych... nie wiem, plamek, niczego, po prostu samo dotarcie nagle się okazuje, że może być bardzo przyjemne. A szkoda, może... że nie mamy teraz czarnego lakieru. Mamy dach czarny, nie? Więc tutaj możemy zdać. Dach też przetarłem chwilę temu. No widać. Dałoby mu się jakieś tam lekkie polerowanie już, ale trochę sporo osadów, ale tak samo jak i szyba, gdzieś tam wjeżdżamy sobie i przecieramy. Też oczywiście szybie też by się przydało jakieś przepolerowanie. Takie ślady, tak jak tutaj mamy. Jak najbardziej są dedykowane produkty, które nam to usuną. Jesteś pierwszą osobą, która powiedziała, że wypolerować szybę. Zawsze słyszałem, że szyb nie polerujemy. Będzie tak, efekt tak, jakiegoś halo. Ale ja już nie mówię o tym, że będziemy polerować tlenkiem ceru, tylko po prostu wypolerować, żeby usunąć osady. Aha. Na tym są osady. Bardzo fajnie widać, zobacz, jak podparowywuje woda. Widzisz takie ślady. To jest nic innego, jakieś osady z kamienia. Tego też musimy się pozbyć, bo tak naprawdę jadąc wieczorem, gdzie już mamy ciemno, leci auto z naprzeciwka, to te osady tak naprawdę, to wszystko widać ze środka. I słabo o tym się po prostu będzie jeździć. Lepiej sobie wziąć dedykowany produkt, jakiegoś cleaner, coś takiego to było. Już nie pamiętam nazwy, bo jakby się nie skupiam. Po prostu dedykowany do polerowania szyb i ten cały osad usunąć. No, z powrotem przywrócimy szybie czystość i dobrze byłoby później zabezpieczyć sobie jakąś niewidzialną wycieraczką, czy chociaż płynem z efektem niewidzialnej wycieraczki. Na pewno dużo łatwiej będzie utrzymać to od owadów, to raz. A jak będzie padało deszczem, to nawet nie będzie trzeba na trasie używać wycieraczek, bo ta woda sobie sama będzie fajnie bardzo uciekać.
Czyli co, ty teraz wycierasz osuszam, auto? Tak, osuszę sobie na szybko to auto. Co byśmy jeszcze zrobili? Myślę, że taką wisienką na torcie no będzie jeszcze posmarowanie tej opony, żebyśmy czymś sobie maznęli. No jak dla mnie auto może być brudne, ale koła i opona zawsze musi dobrze wyglądać. To prawda. To jest taka biżuteria, jak dla mnie musi dobrze być. Więc jeszcze sobie maźniemy koło i myślę, że Karol przejdziemy chyba sobie wtedy do zapowiedzi kolejnego odcinka, który tam mamy schowany i się pochwalimy, co tam ciekawego będziemy mieli, bo auto myślę, że Corvetta fajne, szybkie, nowe, ale tam pójdziemy trochę chyba klasyczniej, co? Tam będzie trochę inaczej. Tam będzie inaczej. W drugą stronę. Będzie szeroko i nisko. Karolu, auto mamy osuszone. Mamy oponkę czystą, tak jak widać, pozbawiona jakichkolwiek tłuszczy, jakiegokolwiek brudu, więc bardzo ładnie nam się domyło. Chcieliśmy ją zabezpieczyć. Do tego weźmiemy sobie produkt, taki na szybko. Potrzebujemy do tego produkt, tak jak mówiliśmy wcześniej, że używamy raczej na rozpuszczalnikach tych, kiedy opona jest mokra i ona gdzieś tu jest jeszcze wilgotna, więc samego dressingu takiego żelowego sobie nie będziemy używać, ale chcemy zrobić to na myjni, od razu po umyciu, kiedy ta opona jeszcze jest delikatnie wilgotna, więc bierzemy sobie aplikatorek do opon, spsikujemy. A pokaż lepiej mi nie róbmy sobie to na pudełeczko. Nad... Mówisz o samym tym? O właśnie. Mamy tire dressing. No i tak samo jak i w przypadku doczyszczenia opon, tak samo jak i w przypadku tire dressingów. To nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie do opony. Możemy również skorzystać sobie, nie wiem, do zabezpieczenia rur gdzieś gumowych, które mamy gdzieś w komorze silnika. Możemy sobie liznąć chlapacze. Dywaników raczej bym nie polecał, bo później one będą dość śliskie, więc raczej szukać produktów do dywaników gumowych, które są dość tępawe, żebyśmy nie wchodzili sobie zębów nie wybili przy okazji wchodząc. Ale opona jak najbardziej ma być śliska, ma być tłusta. Dlaczego? Zatrzymujemy pękanie, wydłużamy żywotność tej opony, więc to smarowanie różnego rodzaju odżywkami no powoduje, że ta opona nie będzie nam pękać. No taka opona jak mamy tutaj Pilota Sporta 4S, to wchodzimy na stronę i cena nas trochę łamie, bo to jest pewnie od opony średnia krajowa, więc nie są to tanie opony, więc dbajmy. Najprostszy sposób, dressingi. Kiedy i jak często? No zależy, jeżeli mamy żelowy, który pożyje nam sobie trochę dłużej, spoko. To będziemy tak co drugie, trzecie mycie, myślę, że gdzieś co 3-4 tygodnie gdzieś wyjdzie ponowna aplikacja. Przy takich produktach prostych, jak mamy tutaj, to tak naprawdę możemy sobie zrobić za każdym razem. I tak jak widać, odżywia tą oponę, zostawiając bardzo fajny, satynowy efekt, ale nie ma tej takiej efektu zwykłej gumy. Delikatnie podbija nam kolor, więc wygląda ciekawie. Dużą zaletą tego produktu jest też to, że on bardzo szybko sobie odparowywuje, więc nie zostawia nam żadnego zamazu. Ruszymy z myjni, nie będzie efektu, że tak jak jest z tymi żelowymi, że za dużo nałożyliśmy i ciach, tu wszędzie wokół będziemy mieli mega bałagan, nie? Więc odparowuje szybko, opona już jest tak naprawdę sucha. Lecimy sobie wszystkie cztery i temat gotowy. Zabezpieczony, ładnie wygląda, nie ma zbędnego połysku. Jeżeli chcemy połysk, no to niestety, ale to musimy atakować bardziej żelowe. One nam dużo fajniejszy połysk zostawiają. Ja tam wolę osobiście mat, efekt takiej nowej opony, więc tutaj sam efekt mnie bardzo zadowala po tym produkcie. Lecimy sobie z kolejną oponką. Pamiętajmy tylko, że nie psikajmy w stronę auta. Produkt, jak widać, na rozpuszczalniki. On jest dość lotny, więc żeby nam gdzieś nie osiadł na aucie, to raczej ja sobie psikam gdzieś tam w aplikator. Przelatuje po oponie, nie za dużo, bo jak znowu damy za dużo tego dressingu, no to spowodujemy, że gdzieś nam pocieknie po feldze, a tego raczej byśmy nie chcieli, bo na nowo będziemy musieli je docierać. O, tak jak widać, trochę dam więcej, to gdzieś tam może nam pociec, ale tak jak mówiłem sobie wcześniej, że ten produkt bardzo szybko odparowywuje, więc nawet jak będzie go ciup za dużo, to małe prawdopodobieństwo, żeby gdzieś nam tam poleciał po oponie. To co, Radku? Dobrnęliśmy do końca. Tak, mamy auto umyte, osuszone, opony nasmarcowane. Tak jak lubisz. Tak jak lubię. No efekt tak jak widać, no, auto wygląda świeżo, czysto, brak komarów, brak osadów metalicznych, brak żadnych osadów tłustych. No tak naprawdę jechać na miasto i się pobujać od lewej do prawej takim sprzętem. No efekt robi wrażenie, jest robi. Różnica, auto się błyszczy. Jeszcze pokażę przód, że faktycznie tutaj już żadnych owadów nie ma. Ogólnie bardzo ładny samochód ta Corvetta. Inna Corvetta od tych poprzednich moim zdaniem. Taka
No właśnie. Taka bardzo do... supercar. Taka bardzo, bardzo bym powiedział. Bardzo Ferrari. Tu też bardzo ciekawą wersję mamy, bo Cabrio jest rzadko spotykaną wersją, więc też można powiedzieć, że trochę niszowy samochodzik, bo jednak Cabrio. Zazwyczaj mamy po prostu zwykłe kupety, albo gdzieś tam jak już się trafiają to targi, a tutaj po prostu cały dach nam zjeżdża, więc bardzo ciekawe auto. No i przygotowałeś dla nas drugie ciekawe auto. Tak, idziemy zobaczyć? No oczywiście. To zapraszam, przejdziemy sobie do drugiej hali. To może od razu zdradźmy rąbka tajemnicy, co będzie tematem kolejnego odcinka. Z kolejnym tematem, który chcielibyśmy poruszyć, to myślę, że będzie polerowanie. Taki odwieczny, ciężki temat. Jaka pasta, jaki pad, jaka maszyna, dlaczego to i tak dalej. Trochę może o twardości lakieru, trochę mniej o budowach, żeby nie zanudzać, ale myślę, że w następnym odcinku chcielibyśmy pokazać, co możemy zrobić z pastą, po co polerujemy i co nam to daje, tak? No chodź, pokaż, jaki przygotowałeś nam bus. Zapraszam. W sumie można powiedzieć uczciwie, to jest pytanie do widzów, czy was interesuje taka tematyka, czy Radek tłumaczy na tyle zrozumiale i fajnie, że chcielibyście posłuchać, co ma do powiedzenia na temat polerowania. Kręć auto. Właśnie, na przykładzie kolejnego kabrioleta. Tak, mamy bardzo fajne autko, Golf 1 Cabrio. Kurde, no co mam powiedzieć, bardzo zadbany egzemplarz. Właściciel dba, jest pełno świadomy, jak dbać o to auto. Kury w nienagannym stanie, nie były one przeszywane, były poddane lekkiej renowacji. No auto naprawdę bardzo fajne. Właściciel traktuje je jako swoje, powiedzmy, dziecko, ale to nie jest pomnik, który ma gdzieś stać. On tym autem jeździ. Wszystkie zloty, ostatnio old school za Krakowem, więc jak najbardziej jeździ na kołach, nie na lawecie, więc na pewno wymaga jakiegoś drobnego przepolerowania. Na pewno moglibyśmy coś tutaj poprawić, efekt wizualny tego auta, więc myślę, że coś takiego moglibyśmy wam pokazać, jakby to wyglądało. No wóz przygotowałeś, powiem ci, petarda. Mamy dosyć ciemny lakier. Mamy fajne kształty. Mamy fajne kształty, zarazem dość proste do takiej zabawy pierwszej w detailingi, jakieś polerowania, bo raczej mamy elementy dosłownie proste. Mamy ciekawe auto, bo niskie, więc już robi fajne wrażenie. Kolejnym fajnym wrażeniem no jednak jest to, że jednak koła są szerokie. Są to BBS-y, RM-y, więc też już takie auto bardzo klasyczne. Trochę dokładek, ale to wszystko jest zgodne z winem, więc tak jak powinno być. To jest auto, które tak wyszło z fabryki, tak wygląda, tylko lekko obniżone koło, tak zwane OM+. Bardzo z ciekawy egzemplarz. Trzeba to powiedzieć, że mamy tu do czynienia z, no może oldtimer? Klasykiem. Taki, kurde, ciężko powiedzieć, czy to jest oldtimer, czy to jest już youngtimer. 91 chyba, bo to jest jeden z tych ostatnich wypustów. No dobra, to powiedzmy, że jeszcze youngtimer. No tak, ale one były produkowane od lat 80, więc one formą za dużo się nie zmieniły, bo sama forma kubatura auta została dalej taka sama. No okej, mamy trochę plastików, no ale to były takie lata 90 szalone, że dopierdzielało się tymi plastikami wszędzie, więc trochę ich tu jest, ale jak dla mnie nadaje to charakteru temu autu. Szerokie, jest niskie, piękny kolor, czerwony dach, jasne wnętrze, no konfiguracja, w nowym aucie też bym tak chciał. I Radek gotowy spolerować wóz dla was. No tak. Drodzy jagodowicze, tym akcentem kończymy odcinek. Dajcie znaka, jak wam się podobało. Radku, bardzo miło było cię poznać. Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Żegnam się z tobą, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej. A na koniec obiecany krótki raport z postępów blacharsko-lakierniczych przy budowie Audi S4 B5, które przygotowujemy cały czas, mam nadzieję, że jest to aktualne, na Altrace, które jest już lada moment. Z informacji, które otrzymałem od Karola, aktualnie trwają prace przy przygotowaniu elementów blacharskich pod nałożenia podkładu, a nawet jeżeli mam być szczery, to prawdopodobnie w tym momencie się to właśnie dzieje, tyle że nie mam aktualnych zdjęć od Karola, mam tylko test wczoraj, gdzie elementy były dopiero przygotowane. Tak więc trzymajcie kciuki, walczymy do samego końca, ja nadal w to wierzę, że uda się zdążyć na Altrace, choć zadanie jest trudne, dlatego że mamy sytuację już napiętą jak plandeka w Żuku. Poza tym, że auto trzeba polakierować, to są jeszcze do założenia elementy karbonowe karoserii, gwint, czy choćby zestaw hamulcowy od Dawida. Tak więc trzymajcie kciuki, my walczymy do samego końca, oby się udało.